Mam teraz zadanie dla ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać sinus kąta alfa, cosinus kąta alfa i tangens kąta alfa. Zacznę od sinusa kąta alfa. Kąt alfa jest tutaj. Wyobrażam sobie, że jestem w tym miejscu. Aby obliczyć sinus kąta alfa, wystarczy, że podzielę długość przyprostokątnej, która jest naprzeciw kąta alfa, przez długość przeciwprostokątnej. W liczniku zapisuję zatem 5 a w mianowniku pierwiastek z 37. Po usunięciu niewymierności z mianownika otrzymamy 5 pierwiastków z 37 przez 37. Obliczę teraz cosinus kąta alfa. Dalej jestem w tym miejscu. Aby obliczyć cosinus kąta alfa dzielę długość przyprostokątnej która jest przy kącie alfa przez długość przeciwprostokątnej. W liczniku zapisuję zatem pierwiastek z 12, a w mianowniku pierwiastek z 37. Mogę to zapisać jako pierwiastek z ułamka 12,37. Teraz obliczę tangę z kąta alfa. Dalej jestem tutaj. Tangę z kąta alfa to iloraz długości przyprostokątnej naprzeciw kąta alfa przez długość drugiej przyprostokątnej. W liczniku zapisuję zatem 5, a w mianowniku pierwiastek z 12. Po usunięciu niewymierności zmianownika otrzymamy 5 pierwiastków z 12 przez 12. Możesz jeszcze spróbować zapisać sinus kąta beta, cosinus kąta beta i tangens kąta beta. Odpowiedzi napisz w komentarzu. Sprawdź, czy inni mają tak samo.